Halo, halo, siemano, Acer Tycoon po raz kolejny, siemano, siemano, witam. Dawno nie było Tycoona, to sobie stwierdziłem, że zagram sobie w Tycoona, no nie? Generalnie, w sumie jakby ktoś pytał, to jest typ od tutaj serdecznego kumpla, ziomeczka, Hadesiaka. Grałem już w sumie kiedyś w niego, nie wiem w sumie czy to skojarzy, czy nie kojarzy. Ale grałem w niego, ale to było wieki temu, więc stwierdziłem, że w sumie, nudzi mi się, dawno nie było Tycoona, to sobie zagram w Tycoona i tak. Farmiłem sobie w sumie prawie 500 000 golda, nie wiem czy mi starczy, szczerze mówiąc. Trochę mi to zajęło farmienie, tak w tle sobie. Farmiłem łącznie 450 tysięcy, więc stwierdziłem, no, że to jest chyba idealny czas, żeby zacząć giercowanie, więc dobra, lecimy z budową fabryki Acera. Jak ktoś w sumie chce, tam nie wiem, może sobie poszukać, jak tam kiedyś grałem, ale to już było wieki temu. Dobra, ja tu zaczynam budowanko. Uwaga, ja sobie tu zacznę, uwaga, uwaga, powiem wam, że zacznę sobie od ściany, bo czemu by nie, 300 dolków, nawet spoko, w sumie tak, właściwie to jest taka, nie wiem, przednia ściana tutaj, gdzie nasz wóz tutaj acerowski, tibijski będzie wywoził te wszystkie paczki. I teraz tak, ja sobie kupię teraz, uwaga, uwaga, kolejną ściankę, bo czemu by nie? 600 golda, spoko. Kolejną ściankę, 1000 golda, czemu by nie? Też spoko. I mam w sumie już jedną ścianę. No, generalnie w sumie powinienem od konwejor efekt, mam zazwyczaj jakby w zwyczaju robić, ale tym razem sobie w sumie tak plecy. O, ja to wam pokażę, jak to się w tej kuny. Więc tak, ja sobie tymczasem polecę, uwaga, nie, chyba nie mogę ścian na chwilę obecną, musimy konwejorem, to jest jeden konwejer 1800, drugi 2300 i spoko, no nie, tu mi się tablety produkują, jest elegancko. Teraz tak, ja sobie teraz, ile ja mam zysku tak mniej więcej? Do jednego tableta około chyba setki, czy tysiaka, około setki chyba, nieco ponad, dobra. Ja sobie w tym momencie wezmę, kupię powiedzmy, a kolejną ściankę, bo czemu by nie, i tutaj pakaż, to jest chyba jakaś pakowarka dodatkowa, jops. Za dodatkową pakowarkę mam w sumie bodajże coś koło chyba kolejnej setki, nie wiem do końca, ale generalnie te wszystkie właśnie nie pokazywałem. Te monitorki, laptopy, tablety są elegancko pakowane i dostarczane do wozu, no nie, ogólnie to jest kolor PL1, no bo zepcham też na taśmę, żeby sobie razem, o, uwaga, żeby sobie razem z tymi paczkami pojechał. Dobra, tak, fabryki 2400 spoko, 2200 tutaj jedne światełka, tej kolejnej mamy jakieś półeczki, całkiem spoko ogólnie. Generalnie gold mi się bardzo szybko, jeżeli ktoś by pytał, gromadził, więc no jakby ktoś pytał, to dość szybko, dość szybki tak, więc no, zachęcam serdecznie, jeżeli ktoś chce zagrać. Link może się znaleźć w opisie, jak nie, to wystarczy, że wpiszecie Acer Tycoon. Dobra, kupujemy sobie teraz tej drzwiczki właściciela, tutaj mamy kolejne elementy fabryki, tu mamy, słuchajcie, o, wejście do sklepu, tak, i tu mamy jakby pierwszą część, taką jakby fabrykę, no nie, natomiast tu mamy drogę za 2000, tu mamy, słuchajcie, ale słyszałem śmierć, kolor PL1, to biedny kolor PL1, słuchajcie, tu mamy taką fabrykę, tu mamy sklep, no nie, więc teraz przechodzimy do tej części bardziej takiej sklepowej. Właśnie, i kupujemy, uwaga, ścianę. O, i tyle. Tutaj sobie kupimy szyby i tak dalej. Na chwilę obecną tak to wygląda. O, to jest mój piękny iwiski sklep Acera. Generalnie zachęcam serdecznie do stawienia lajka, jak się podoba. Generalnie tutaj taki Tycoon nagrywany nocną porą, jest godzina po 12 w sumie. Ale ja tutaj mówię, a nagram Tycoona, żeby był na 13, bo czemu by nie, no nie. Prawda, tak jak mówię, nagrywałem go wcześniej, ale szczerze powiedziawszy zapomniałem o nim w sumie, co tam się znajdowało i tak dalej, więc stwierdziłem, że tak dla odświeżenia w sumie czemu by go nie nagrać po raz kolejny. Dobra, to jest sklep. Jakby tutaj z tego co pamiętam ze sklepu niewiele tam dostawaliśmy. Bardziej powiedzmy z tej części, no nie z tej fabryki dostawaliśmy golda, tutaj tylko będą takie rzeczy jakby wizualne typowo. Więc tak, tu mamy jakieś napisy. Okej, okay, no fabryka, to nie jest zły napis. Tu stoiska z telefonami, tabletami. Tutaj jakaś lada, jedna, druga, drzewka, Acer logo, bo czemu by nie. Tutaj kolejne, słuchajcie, półeczki z tabletami i tak dalej. O, tutaj zobaczcie, jaki wódz Wood Simon, jak go tu zatrudniam jako ekspedienta, słuchajcie.
Dobra, tutaj z tabletami, jakby stanowiska, obrazek, bo czemu by nie. Tutaj dywaniki zielone, w sumie tak w kolorze Acera. Tu mam jakiegoś klienta, zapraszam serdecznie. Zapraszam pana do środka. Chyba on nie jest zainteresowany, no nic mniejsza. Jakiś tutaj ogródeczek, bo czemu by nie. Jeden, drugi. Uwaga, mamy tutaj dach, taki w sumie powinien właściwie takie kolumny do tego sklepu. Kolejne stanowisko tutaj z tabletami. Oświetlonko. Uwaga, uwaga. Ja się tutaj zapytam, siema. Witam. Chciałbym kupić kawałek chleba. To tutaj. Uwaga, zobaczymy, co mi tutaj odpisze. Okej, okay. Nieważne, jak widzicie, no zwolniłem go tak właściwie, szczerze mówiąc, no nie? Okej, okay. I tutaj na szybkości napis i sera i dywanik. I czy to nie będzie wszystko, to będzie chyba wszystko, słuchajcie, więc... jeżeli ten, ja wam tutaj pokażę teraz, jak to wygląda w całości. Jeżeli ktoś mi się tak zapyta, ile się w to gra tak mniej więcej, to ja Golda farmiłem około chyba 2 albo 3 godzin, ale to było pasywnie, tak? Nic nie robiłem generalnie, więc to takie właśnie informacyjna wiadomość. Dobra, ja tutaj patrzę, tu jest eleganckie, są tasiemki, tu lecą te laptopy, tablety i tak dalej, mógłby nie. To jest strefa sklepowa, ja się tutaj zapytam ziomeczka, siema typie. Chciałbym kupić... Ej, halo. On się przebrał, uwaga. Jaka piękna bluza normalnie. Ja myślę, że do twarzy mu w tej bluzie. Właśnie, powinienem nowe bluzy zrobić, ale jak zwykle się obijam. Dobra, tak wygląda ogólnie budynek, jakby ktoś pytał. I w sumie to co? To tyle, jeżeli chodzi o Acer Tycoona. No, także polecam generalnie, jakby ktoś pytał. Taki przyjemny tutaj, o. Ja jeszcze tutaj sobie kupię coś, halo. Elo, jak to nie ma, o witam, czy pan jest kierownikiem, albo dobra, nieważne, ważne jest to, że tak wygląda Tycoon, jak ktoś by pytał, to polecam, co nie, 10 na 10 daję, no i to by było na tyle.